Hej, hej, trójka! Witam was w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku. Na początku chciałam was przeprosić, ale jakoś moim wideo, jak zaczęłam montować, to zniknęły mi początkowe filmiki, jak opowiadałam o tym, że przyszła paczka dla zwierząt. Także przepraszam was bardzo za to, no ale to się po prostu zdarza. I zamówiłam paczkę dla moich zwierząt z rzeczami, także sobie dalej zobaczcie, co przyszło. No i chciałam wam powiedzieć, że vlogmasy w tym roku będą, bo też na to odpowiadałam w tym vlogmasie, no ale usunęłam oczywiście to wideo, także gratulacje, nie muszę sobie po prostu chyba więcej kart mieć kupić, bo jedną popsułam, więc a jedną gdzieś zapodziałam, więc w sumie chyba mam tylko jedną na razie. No ale pomijmy to. No po prostu vlogmasy będą, dopóki nie będzie szkoły, jak nie wrócimy, to vlogmasy będą, a jeśli wrócimy do szkoły, to vlogmasy może i będą, ale wiecie, z całego tygodnia, z weekendu, tak rzadko, ale tak. Więc zapraszam was do ogląda. Otworzyłam zabezpieczające powietrzne coś. To jest jedzenie dla żelaka w szczególnych smakach. Tak, zamówiłam taki zestaw szczególnych smaków ze firmy Smilla. Także ryba, beef, to jest chyba wołowina. I do tego jeszcze mamy jeszcze drób. Więc to jest po kilogramie. Żelak chyba z tą co kojarzy, nie taką fajbetkę. Jak jeżyk! Spodoba się moim psom, zamówiłam im jeżyka. Coś, co po psunowi się bardzo, bardzo spodoba, piłka na sznurku, bo on kocha piłki na sznurku. Przed ostatnim rzeczą, jaką zamówiłam, bo ostatnio to jest kalendarz, zamówiłam dla moich psów leniwca. Tak, zamówiłam im leniwca. Z racji tej, że moja kuzynka, którą pozdrawiam, bardzo lubi leniwce, to kupiłam moim psom leniwca, bo brakowało mi jakoś chyba 16 zł do darmowej przesyłki, więc stwierdziłam, że weźmy sobie takiego leniwca. A ostatnią rzeczą, jaką tutaj mam, ostatnią definicyjnie jest to kalendarz adwentowy dla moich psów z firmy Roco. Chciałam też zamówić kalendarz żelaka, ale stwierdziłam, że to będzie bez sensu, że go nie zamówię, żeby odpalić żelakowi na tej smaczka. Postanowiłam, że będę dawała takie krok temu, czyli od najstarszego psa do najmłodszego, codziennie po jednym smaczku, na każdym zaczynając od Toli, a kończąc na Queenie, także będę im tutaj dawać, ewentualnie jeszcze żelakowi tutaj dam. No i będą dostawały, to kosztowało chyba około 40 zł. Jest to kalendarz z firmy Roco, że miałam taki większy, który był tak stał, to był w ogóle bardziej wypukły, nie był za fajny, bo pamiętam, że on miał właśnie takie przegródki kartonowe i one często wypadały, przekręcały się, no i nie były za fajne, jeśli chodzi o to, a ten czuję, że ma tutaj praski. Także muszę to dać w takie miejsce, żeby mój kot tego nie znalazł i moje psy tego nie dopadły. Hej, tutaj Ajka, przepraszam was bardzo, ale tutaj przyświetlam, bo jest okno, ale to pomijmy. Mam tutaj taki zestaw, czy takie coś do robienia bułek, także spróbuję zrobić jakąś bułkę, zobaczymy czy mi wyjdzie. Są to bułki wielożarnice, potrzebuję tylko i wyłącznie drożdży i letniej wody, więc zaczynam, bo akurat mam trochę przerwy. Podgrzewam sobie wodę, żeby była taka letnia. Wlać wodę i drożdże. Ja akurat mam tutaj suszone. Odmierzam 300 ml. Dokładnie. Ta woda jest okej. Okej. 300 ml. I 8 gramów drożdży. Jest. Wsypujemy. I dalej jest napisane, aby dodać właśnie tej mieszanki ze środka. Wait, Ajka rozsypała. Wydaje mi się, że powinnam użyć tej końcówki, bo zawsze ją używam, kiedy wyrabiam ciasto na pizzę, to wyrabiam kremy, a tego właśnie nie jestem pewna zawsze, do czego on służy. Wkładamy. No szkolne, o co w tym chodzi? I teraz będzie się to ubijało przez kilka minut. A! Matko, dobra. Podobno się już zrobiło. Jest to bardzo klejące. Więc myślę, że jeszcze to wstawię do... Właśnie tego nienawidzę w robocie. Bo patrzcie, chcę to włożyć. Nie mogę, i muszę teraz przestawić. Nie, też nie będę mogła włożyć. Właśnie dlatego nienawidzę tego robota. Minusem ogólnie robota jest to, że jak to się tak ustawi, to ja na przykład potem nie mogę... Zobaczcie.
wkładam to i nie mogę domknąć. A najlepiej by było, gdybym mogła to odpalić, to by się przekręciło, no i wtedy by było ok, a teraz tego przekręcić nie mogę. Wielki minus tego robota, jakby ktoś się pytał. Bo czasem jest tak, że na siłę spycham i mi wchodzi, ale... O, o, weszło, weszło, weszło. Wszystko, całe teraz ciasto jest na tym. Patrzmy, przekładamy to na innej miski. Dobra. Znowu premiera konferencji, dwa dni temu była. Więc teraz taką kulkę zostawię pod przykryciem koło właśnie kominka, bo musi być w ciepłym miejscu. No i wrócimy do tego za pół godziny, jak skończę angielski. Posprzątałam i muszę wam powiedzieć, że ja jestem bardzo ciekawa wyborów w USA. Jestem ciekawa, kto wygra. Mam nadzieję, że wygra Joe Biden, bo zdecydowanie jestem za. Gdybym była w USA i bym mieszkała w USA, zdecydowanie głosowałabym na Joe Bidena, bo jakoś tak widzi mi się, że będzie lepszym prezydentem. I rozkładam rolnik. I patrzcie. O, nie złożył mi się. Jednej i drugiej strony. O. Dobra. Pół godziny minęło, a nawet 40 minut, także teraz będę je formowała. Odpalamy piekarnik na chyba bodajże 200 stopni. I najpierw to sobie rozgrzejemy, a w międzyczasie zrobimy te kuleczki, bo już... Mam stół trochę mąką i teraz wezmę to ciasto i będę tutaj formowała małe kuleczki, około 12 mam ich wyjść. Takie jeszcze to trochę sobie pogniotę i formujemy 12 nie za dużych takich, wiecie, części. I teraz jedno. Trochę chyba. Mi 11 części, teraz właśnie poformuję z nich kuleczki. Wyszło mi właśnie 12 sztuk, teraz będę je rozpłaszczała. Teraz muszę te bułeczki odstawić na pół godziny znowu w ciepłe miejsce, przykryć je, no i później jeszcze posmarować je lekką wodą i...